Kolejny zapach, który dostałem od pana Szymona, to jest Zara Wood Street. Słuchajcie, to jest akurat najbardziej męczący zapach, jaki miałem do czynienia. Przede wszystkim dlatego, że on przypomina trochę taki kościół, gdzie jest w nim zimno i chodzą z tym kadzidłem. On w składzie ma kadzidło, czarny pieprz, cedr, drzewo gwajkowe, rum, wetyverię, skórę i wanilię. Te składniki są bardzo intensywne. To jest najmocniejszy zapach z tych wszystkich, które testuję od pana Szymona. I próbowałem go zmyć, ale on, kurde, dalej trzyma się na skórze. Jak lubicie zapachy kościelne, eleganckie, to ten zapach by się wam naprawdę spodobał. Cena tej Zary nie sprawdzałem, ale pewnie około 80 zł, tak jak większość Zary teraz, może nawet 100. Zara Wood Street można dorwać za 79. Kurde, może oddam go panu Szymonowi, bo on jest w połowie pełny. Albo jak uda mi się go sprzedać, to po prostu przeleję mu kasę blikiem. Ale trochę sobie prowizji zostawię. Dobra, taki głupi żart. Nie powinno się sprzedawać darowanych rzeczy. Taka zasada jest. Zostawię sobie go. Będzie się kurzył na półce. Może kiedyś, jak będę bardzo stary i będę chciał sobie przypomnieć zapach kościoła, a nie będę w stanie iść, to sobie psichnę w powietrzu, żeby go czuć. Zostawcie swój komentarz, co o nim sądzicie. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.